Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Ogród zoologiczny. Małe dziecko wpada na wybieg goryla. Świadkowie wpadają w panikę, a zwierzę zostaje zabite. Brzmi jak scenariusz. Zobaczmy sceny niczym z filmu, które rozegrały się niedawno w amerykańskim zoo. Mom is right here! Mom's tam! Oh my god! O tej sytuacji rozmawiamy dzisiaj z gośćmi w studiu, a razem ze mną pan Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oraz pan Marek Walczak, instruktor wyszkolenia strzeleckiego. Dzień dobry. Jak reagować w takich sytuacjach? Gdyby to był szympans, no to by rozerwał to dziecko. Błyskawicznie, nikt by nie zdążył nawet krzyknąć. Szympanse są pod tym względem o wiele bardziej agresywne, może bardziej nawet podobne do nas niż goryle. Goryle są spokojne, roślinożerne, chcą mieć święty spokój. Padła zabawka, no to się chciał pobawić, ale no, to dziecko pewnie ważyło kilkanaście kilogramów, a ten goryl, silverback, dorosły samiec, ze 180 albo 200. Więc ta różnica masy ciała mogłaby się przerodzić w poważne poturbowanie tego dziecka, jeżeli w ogóle by ono w stanie przeżyć taki kontakt z tym gorylem, gdyby to dłużej trwało. Dorośli wpadli w panikę. Czy to jest standardowa sytuacja? Tak reagujemy? Tak reagujemy. Społeczeństwo reaguje paniką na jakąś sytuację zagrożenia życia, czy to małego dziecka, czy dorosłego, to nie ma znaczenia. No i krzyk w zasadzie, nikt nie pomaga. Nieracjonalne działania. Tak, nic się nie dzieje, po prostu wszyscy krzyczą, panika, po prostu stado. To co zrobić w takiej sytuacji? Coś się dzieje i ta psychologia tłumu zaczyna działać. Znajduje się jakiś lider, który powinien taką sytuacją zacząć sterować. Nie jest to proste, no i trudno wymagać, żeby w każdym miejscu, gdzie coś się może zdarzyć, była osoba, która przejmie na siebie to działanie i kierowanie tym tłumem. Obrońcy praw zwierząt zarzucają dyrekcji tamtejszego zoo, że zwierzę zostało zabite, bo z drugiej strony mogło zostać na przykład uśpione. Dlaczego takie kroki nie zostały podjęte? Jakie są procedury? Więc tak, gdyby chcieć użyć broni Palmera i wystrzelić środek narkotyczny w stronę tego goryla, no to zwierzę doznałoby szoku i bólu, bo to w pierwszym strzale to jest strzał z dużym impetem, gruba igła, ból. Jak zareaguje goryl? Mógłby skojarzyć sobie ten ból z tym dzieckiem, no to reakcja byłaby natychmiastowa i gwałtowna, więc tutaj ta agresja mogłaby się przerodzić w napaść na to dziecko, bo łatwo sobie skojarzyć, że nagle się coś wydarzyło i ten goryl mógłby to tak odebrać. Dwa, przez dobrych kilka minut ten goryl byłby pod wpływem środka narkotycznego. Byłby po prostu otumanionym gorylem, który nie panowałby nad swoimi odruchami, pokładałby się, mógłby się przewrócić, 180 kg na takie dziecko. Na dodatek ten goryl i to dziecko, oni byli w wodzie. I to takiej wodzie w sumie prawie po kolana, więc ten goryl uśpiony narkotykiem zwaliłby się do tej wody. Skutek taki sam jak zastrzelenie, a ryzyko dla dziecka dużo większe. Jak się zachować, gdy jest osoba, która już przeszła przeszkolenie i na przykład w ogrodzie zoologicznym jest świadkiem takiej sytuacji i musi zareagować, a wokół jest wiele osób? Tutaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie uciszyć tego tłumu. Tłum był, nie przeszkadzał werbalnie przeszkadzał całemu temu zdarzeniu. Natomiast nikt tam się nie kręcił, nie podchodził, nie próbował bezpośrednio pomóc. Może i dobrze, bo to naraziłoby więcej osób na niebezpieczeństwo. Ja sądzę, że przy tym konkretnym zdarzeniu z tłumem nie dałoby się nic zrobić. Czy podobne sytuacje miały miejsce także w zoo w Warszawie? W niedzielę był przypadek, bo na szczęście nie wypadek, gdzie tatuś posadził dziecko na murku od naszego nosorożca, spokojne zwierzę bardzo, no ale dziecko wpadło do tego nosorożca, więc nosorożec był gdzieś tam, była jeszcze barierka, ten murek jest niewysoki, wystarczyło wskoczyć, podsadzić dziecku i wyskoczyć. Mężczyzna jest w stanie to zrobić. Ale teoretycznie to było też o włos od tragedii. Mężczyzna zamiast wskoczyć, podać komuś dziecko i wyskoczyć, bo byłby w stanie, bo ten mur nie jest bardzo wysoki, to po prostu popadł w histerię i biegał i zachowywał się zupełnie nieracjonalnie. Na szczęście był tam opiekun nosorożca blisko i sprawy rozwiązał. Ale właśnie działamy nieracjonalnie. My mamy w zoo też przy wybiegu niedźwiedzi polarnych, które są największymi drapieżnikami europejskimi i bardzo groźnymi drapieżnikami. Mamy tam
siatkę zabezpieczającą przed tym, żeby nie wpadło do fosy, do tych niedźwiedzi dziecko, które są regularnie. Te dzieci są sadzane na murku. Poniżej jest bardzo poważny drapieżnik, a ludzie i tak te dzieci sadzają, więc mamy tam siatkę, która zabezpiecza przed ludzką głupotą, no ale co zrobić. W Polsce trudno jest dostać pozwolenie na broń, gdy słucha pan takich historii i słyszy, że dzieją się na co dzień także w Polsce, także u nas. Uważa pan, że powinien być łatwiejszy dostęp do broni właśnie po to, żeby w takich sytuacjach reagować? Jeżeli byłoby łatwiej dostać, czy powinno? Sądzę, że tak. Każdy powinien mieć możliwość obrony swojego domu, siebie, rodziny. Tylko trzeba przy tym, no, się tym zainteresować. A czy w ZOW w Warszawie jest broń? No jest broń długa, procedury były no, skomplikowane. Nie ma innej możliwości, żeby była długa broń w ZOW, jak osoba, która jest jako jedna osoba personalnie do tej broni przypisana, musi odbyć staż myśliwski, musi odbyć wszystkie egzaminy, także strzelecki, badanie psychologiczne i dopiero później można było legalnie tę broń z rusznikami z powrotem zabrać. Wszyscy mamy nadzieję, że w żadnym ogrodzie zoologicznym, który z nami, nie będzie takiej sytuacji, ale jednak no, wypadki... Jednak warto być na to przygotowanym, przede wszystkim zachować zimną krew i wiedzieć, jak się zachować, jak nie płoszyć zwierząt i nie przeszkadzać także osobom, które próbują opanować i zwierzę, i dziecko, i osoby, które są świadkiem takiej sytuacji. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo panom dziękuję za wizytę w studiu, a państwu dziękuję za uwagę.